bit do basu, jeszcze nie ma czasu. Nie patrz. Ma, nie ma. Siódmy odcinek, Szpilersi, Boom Bangers, zapowiedź naszej nadchodzącej płyty. Opowiadamy dzisiaj o numerze Coś dla duszy, coś dla ciała, gdzie bit ma dwóch ojców, tak? Bit nie ma dwóch ojców i czterech współtowarzyszy. Tak. Dla duszy i dla ciała. Bicik zrobiłem razem właściwie z Pandą. Panda wpadł do mnie na jakiś, może nie jam session, tylko tak porobić właśnie bity, jakiś poszukać sampli fajny. Szkicowanie takie na maszynie, na tej maszynie. I wykluł nam się jakiś początek bitu, taki szkic lekki. Później przysiadłem nad tym parę dni sam i coś tam złożyłem troszeczkę innego, ale miało ten sam vibe, co wtedy robiliśmy z Pandą, także taki był początki tego bitu. A tekst powstał tak, że wpadł mi do głowy właśnie taki tekst dla duszy, dla ciała, żeby był wilk syty i owca cała. I poszukiwałem bitu, do którego by pasował ten tekst, ten refrenik. I klamka zapadła, siadło najlepiej na tym. Tam. Nie uważacie, że ta historia była fascynująca? Ja przeważam. Jest co sprawdzać, jest na co czekać. No fajnie. I ważna, bardzo ważna sprawa. Romek. O, Romek tutaj zmierzył. Naprawdę kontrabasik dobrze wjeżdża. I to jest przerobota kontrabasu po prostu. Nie mogę wyjść z podziwu po prostu. Romek zawsze. Props. Możesz w ogóle coś o Romku powiedzieć? Coś więcej? Nie mogę. To nie, bo dzisiaj nie robić. Romek jest zawodowym muzykiem, oczywiście po szkole, kontrabasistą. Prowadzi zajęcia z kontrabasu, z basu, gra na basie, komponuje, jest kompozytorem. Poznałem go w kolejce po piwo do sklepu. Przyjaźni w kolejce. Pamiętam, jak podszedłem do niego i mówię, że jestem z rapowej kapeli, widziałem, że wnosi kontrabas na górę. Mieszkał teraz koło sklepu. I mówię, kurczę, chciałem do ciebie zagadać, a patrzę, a ty wracasz, stoisz w kolejce. No, po piwko stoję czy coś, ale mówię, no też i tak. Rzuciłem propozycję, że może byśmy coś razem spróbowali nagrać, że ja robię hip-hop, on tak hip-hop, ja trochę tak się zasmucił, ale od słowa do słowa. Zasmucił się. Posłuchał. Nie, tylko nie hip-hop. Tam znowu ten Boże. Chryste. Dwa dźwięki na trzy. Nie, to nie jest muzyka. No, ale spotkaliśmy się, pograliśmy i bardzo fajna współpraca na pewno. Jeszcze usłyszycie wiele rzeczy. Pozdrawiamy Romka razem. Romek na szamorda. A ja chciałem dodać tylko, że mamy tutaj użytego kata z wokalu kobiecego Something for Your Mind i naszukaliśmy się tego tekstu chyba z godzinę i w ogóle tak znaleźliśmy to tak nieprzekonani byliśmy kompletnie, że to chyba nie się nalaga, spróbuj. No i zostało. Zostało, dobrze jest. Zostało. Tak jak został kolejny odcinek naszego kochanego wymiaska za nami. Dzisiaj się żegnamy i widzimy się jutro. Tak. Pa, pa. See you.